Gdy zerkniemy na ten mural, natychmiast wiemy, przy jakiej ulicy się znajdujemy. Z Lisiej udajemy się na Dąbrowskiego. Na tej ścianie pojawi się jeden z pięciu nowych murali. Myśleliśmy o tym już od dawna, a w zasadzie nie znalazła się żadna osoba, która by się tego podjęła. Mówię o kwestii organizacyjnej, rozmawianiu z radnymi, z prezesami, zarządcami spółdzielni. Pracę zielonogórskich graficiarzy znajdziemy także przy Placu Bohaterów, dokładnie na tej ścianie, przy której Stowarzyszenie Młodzi Lokalni oraz Radni Zielonej razem zorganizowali spotkanie z dziennikarzami. Będą też trzy murale na blokach przy ulicy Ptasiej. Na Ptasiej chcemy na pewno tematykę ptasią. Być może to nie będą ptaki, ale szeroko pojęty, artystyczny temat ptaków. Pięć nowych murali to pomysł Stowarzyszenia Młodzi Lokalni na upiększenie miasta. Pomysł znalazł Państwa poparcie w budżecie obywatelskim. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało około 50 tysięcy złotych. Długo czekamy, dlatego że bardzo długo trwał cały proces konsultacyjny i wyboru lokalizacji. Przez prawie pół roku łącznie 50 lokalizacji się przewinęło przez nasze rozmowy, nasze spotkania z władzami miasta, ze spółdzielnią. Jaka będzie tematyka kolejnych murali? Artyści owszem mają swoje wizje, ale jak słyszymy, nikt tu nikogo do niczego nie zmusza. Więc przed malowaniem odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Pierwsze już w czwartek od godziny 17 przy ulicy Ptasiej, blok numer 55. To też jest trochę eksperymentalne podejście, bo zazwyczaj to artysta przyjeżdża po prostu na ścianę i z nikim nie konsultuje żadnego projektu, ani nie rozmawia, nawet za bardzo się nie przedstawia i tak dalej. Aby murale mogły powstać w tych określonych miejscach, potrzebne były zgody wspólnot mieszkaniowych, zarządców, mieszkańców i można by długo wymieniać. W kwestiach formalnych młodzi zwrócili się o pomoc do klubu Zielona Razem. Było około 50 lokalizacji. Te lokalizacje trzeba było skonsultować z Miejską Konserwatą Zabytków, ze spółdzielnią mieszkaniową, bo część z nich było na terenie spółdzielni mieszkaniowej. I stąd ten problem, ponieważ no to nie jest takie proste. Te rozmowy dotyczą tego, czy w danym miejscu można malować, czy była wcześniej remont, czy tam jest ścisła ochrona konserwatorska, czy tylko wpisy do ewidencji. Wszystko wskazuje na to, że graficiarze będą gotowi do pracy po 20 sierpnia. Kolejne murale powstaną w czasie winobrania. Podczas Święta Wina młodzi lokalni szykują także kilka artystycznych wydarzeń. Zielonej Górze, a nie wydawać to niepotrzebnie na różne...